Cześć, witajcie. Co prawda najnowszy patch stoi już za drzwiami, wręcz się dobija do nich, a wraz z nim najnowszy myśliwiec, a także ekspedycja Omega. W zasadzie myśliwiec jest jedną z nagród Omegi. No ale to nie znaczy, że my mamy przestać zbierać swoją kolekcję. Także w dzisiejszym odcinku polecimy sobie po myśliwce. Oczywiście pamiętajcie o wyłączeniu multiplayera. Sam sprawdzę, czy mam wyłączony, bo ostatnio trochę mieszałem, więc różnie z tym bywa. No i wszystko będzie się odbywało w galaktyce Euklidesa, więc nigdzie nie musicie skakać. Jest to pierwsza galaktyka, w której wszyscy startujemy. System nazywa się Woman Life Freedom. Jest to jakaś zmrożona planeta. Jeżeli jesteśmy na właściwym miejscu, musimy się tylko udać na odpowiednie koordynaty. Wejdźmy sobie. Wystartujmy. I musimy lecieć na minus 14,43 łamane na plus 118. 87. Najgorsze jest to, że nie wiem, czy będę w stanie go przejąć, ponieważ nie wiem, czy nie mam czasem pełnej ilości statków żywych. Explorer, Exotic, Exotic, Solar, Shuttle, WeFighter, Utopia, Złoty Wektor, no i transportowiec. Spróbujmy. Jak widzicie, statek jest S-klasy, więc lepiej niż bardzo dobrze. Możemy przejąć statek, także weźmy go sobie. Weźmy, wlećmy sobie w kosmos i zobaczmy, jak się prezentujesz. Tutaj atmosfera planety może mieć dość duży wpływ na kolor statku, dlatego wolę sprawdzać w kosmosie, chociaż tutaj potrafi przekonywać, nie? I tak się prezentuje nasz pierwszy myśliwiec, myśliwiec klasy S. Powiem wam, całkiem fajnie. Generalnie podobają mi się dość smukłe sylwetki myśliwców. Jeśli chodzi już, miałbym jakimś latać, no to tak jak być może widzieliście, moja igiełka jest tutaj takim must have dla mnie, nie? No ale trzeba przyznać, że ten wygląda naprawdę bardzo przyzwoicie.
Szkoda, że malowanie nie jest do końca białe, nie? Biało-niebieski by wyglądał super. Chociaż, tak jak mówiłem, być może kolory trochę przekłamują, być może faktycznie jest on biały. No ale dobrze, mamy pierwszy myśliwiec, czas by było polecieć sobie po kolejny, nie? Także zasuwajmy z tym tematem. Kolejny statek, po jaki polecimy, będzie to brat mojej igiełki, którą posiadam, tylko w ciut innej kolorystyce. Moja igiełka jest szara, chromatyczna. Tutaj kolory będą też całkiem ciekawe, obiecuję. System Inform Riano. Ciekawa planeta. Złożona z heksagonów, tak? Także ciężko by było przeoczyć. No dobrze, skoro już na niej jesteśmy, musimy ponownie trafić na odpowiednie współrzędne. Tym razem będzie to -8,33 i -175,39. Sytuacja niestety jest bardzo zbliżona do poprzedniej. Jesteśmy bardzo blisko pierwszych współrzędnych, niestety drugie współrzędne to jest masakra jakaś. I pięknie, mamy go. Weźmy sobie, wylądujmy. Ale na spamowany bojek komunikacyjny znowu, nie? Spójrz się na to. Ale dobra, mniejsza z bojkami. Nie przyszliśmy tu sobie ich czytać. Widzieliście to? Odleciał. Radujmy sobie punkt odtworzenia. Mam nadzieję, że będzie. Co miłe, to bojki poznikały. Powiem wam, że to akurat bardzo mnie cieszy. No i sobie możemy spokojnie obejrzeć nasz statek, nie? Ale weźmy go sobie, wymieńmy. Dlatego, no niestety, mówię, już mam maksymalną liczbę statków i mogę co najwyżej wymieniać jeden za drugim. Ostatnie spojrzenie na nasz pierwszy myśliwiec, który zdobyliśmy. Fajnie wyglądają tutaj te wolne przestrzenie, nie? Na skrzydłach, zwłaszcza od dołu to ciekawie wyglądało. No kuźwa, widzieliście dziada. Podejście numer 3. Tym razem się pośpieszymy i od razu do niego pobiegniemy. Oddech horyzont. Widzicie, niestety mogę tylko wymienić, dlatego muszę postawić gdzieś tutaj swój. A dobrze. Jest dobrze, w porządku. Myślałem, że się wczytał zapis ze statku strażników, ale widzę, że jest ten, ok. Także już na spokojnie go sobie obejrzymy. Jest to niestety klasa C tylko. Ale jak już wspomniałem, jest to igiełka. Dodatkowo bardzo ciekawa kolorystycznie. Weźmy go sobie, wymieńmy. No i popatrzmy, jak się prezentuje w powietrzu.
Oczywiście przełączmy kamerę. Powiem wam, igiełki są jednymi ze statków, które naprawdę bardzo mi się podobają. Ciekawa sytuacja, właśnie patrzę. Ewakuowana forma życia. Czyżby to był pusty układ? No nie, jest Wykenów. Oczywiście znowu od ciemnej strony jestem ustawiony, także weźmy, spróbujmy się ustawić bardziej do słońca. Teraz powinno być ok. Różni się od mojej igiełki tak naprawdę tylko tymi bocznymi skrzydłami, które ten tutaj posiada. Ale też jest z cieniutkim nosem, do tego jego kolorystyka, tutaj do końca tego nie widać, ale połączenie białego i złotego wygląda naprawdę zajebiście, nie? Nie wiem, czy... się mocno zastanawiam, czy czasem go nie wymienić mojej igiełki na tego. Ale to przemyślę poza filmem. No dobrze, skoro mamy dwa pierwsze myśliwce, mamy myśliwiec klasy A, mamy igiełkę, co prawda no niestety klasy C tylko, no ale ulepszyć nie jest jakimś dużym problemem. To polećmy sobie teraz po jakiś ciężki myśliwiec. Teraz tak patrzę, że układ chyba faktycznie jest jednak opuszczony, ponieważ stacja jest jedną z tych opuszczonych, nie? Jeżeli nigdy nie byliście, no to w okazji sobie możecie obejrzeć. Na chwilę obecną mamy trzy rodzaje stacji. Te takie zwykłe, standardowe stacje, na których sobie lądujemy i możemy pogadać. Stacje pirackie. No i stacje właśnie opuszczone, które no naprawdę są bardzo mocno klimatyczne, moim skromnym zdaniem. Niestety za dużo tu nie zrobimy, ale jest plus taki, że jest tu działający terminal, także w razie czego zawsze możecie sprzedać, jeżeli jest taka potrzeba. I mają też działający teleporter, nie? Także zobaczcie, jak tutaj wygląda. Zajebiście, nie? W odcieniu czerwonego. I tak jak wspomniałem przed chwileczką, trzecim statkiem, trzecim myśliwcem, który postaramy się zdobyć, będzie ciężki myśliwiec klasy S, także rozbity na jednej z planet. Do dzieła. Na kolejnej egzotycznej planecie.
co mnie polecimy sobie igiełką. Lot nam zajmie trochę dłużej niż statkiem strażników, ale nie będę musiał później przynajmniej wymieniać jej, nie? W sensie zmieniać na ze statku strażników na igiełkę, żeby wymienić tamte. No i co? Tutaj także musimy się udać na odpowiednie koordynaty. Samo one. Plus 57,65 łamane na plus 2,67. Jesteśmy bardzo blisko właściwych współrzędnych, więc na 99% jest to ta stacja, na którą chcemy się udać. 57 minus 2. Albo ta. -7,63 i druga wartość rośnie, więc to będzie jak najbardziej to. Plus 1, plus 2. Ale zajebiste tu efekty świetlne, nie? Są. Weźmy sobie, wylądujmy. Popatrzcie na te wiry energii, nie? No kuźwa, powiedzcie, że to nie wygląda czadersko. No ale obejrzyjmy sobie nasz myśliwiec. Mam nadzieję, że ten nam nie odleci. No i mamy ciężki myśliwiec. Klasa S. A niestety czeka nas trochę ulepszania, naprawiania, ale za chwilę to ogarnę. A dzięki magii YouTube'a wy nie będziecie musieli czekać. No i generalnie, genialnie wszystko mamy naprawione. Bardzo dobrego X-a ma tarczę. Jest to chyba jeden z lepszych. Także warto się nim zainteresować. Nie pamiętam, jakie ja mam na statkach, ale chyba też 37, więc no jest to niezły wynik, jeżeli jak na technologię tarczy, nie? Dodatkowo w sumie 3 pola ma dość blisko siebie. Jakbyśmy się postarali, byśmy byli w stanie tutaj jedną technologię upchnąć, nie? No ale sprawdźmy, jak się prezentuje w trakcie lotu, jak się prezentuje w kosmosie. Dość fajne połączenie, nie? Tego hot-rodowego nosa, ponieważ środkowa część jest właśnie z tych statków w stylu hot-rodów. Dodatkowo dorzucone te dwie boczne burty, które nadają mu masywnego wyglądu. Te skrzydła, może trochę bym się czepnął, jeśli chodzi o te skrzydła boczne, można by było coś innego tutaj dać, ale ogólnie się prezentuje no bardzo przyzwoicie. Kolor żółty z czerwonym, jesienne barwy, całkiem przyzwoicie, nie? Współgra ze sobą. No dobrze, to by było na tyle, nie? Mamy 3 myśliwce, mamy 2 myśliwce klasy S plus 1 myśliwiec igiełka, niestety C klasy. Myślę, że w następnym filmie sobie zapolujemy na solary, ponieważ byłoby z tych podstawowych statków to by było chyba na tyle, nie? Mamy shuttla, mamy transportowca, mamy explorera i mamy fightera. Zostały nam
Solary, Sentinele. Żywych statków nie liczę, ponieważ tak jak mówiłem, żywy statek jest z innego, zupełnie osobnego questu, więc na żywe statki sobie nie będziemy polować. A, egzotiki. Czyli jeszcze zobaczymy w następnym filmie albo egzotik, albo solar. Może egzotika, wiem, że pytaliście o ośmiorniczkę, spróbujemy sobie zdobyć jakąś ośmiorniczkę, zobaczymy, czy są dostępne, nie? Czyli na dzisiaj kończymy, a następny materiał z No Man's Sky'a będzie jak zdobyć egzotiki. Trzymajcie się, na razie, do zobaczenia.